Jubileuszowe obchody 120-lecia budynku starostwa w Słupsku były pełne atrakcji. Wydarzenie rozpoczęło się od dnia otwartego starostwa, podczas którego można było zwiedzić wnętrze historycznego budynku. Następnie odbyły się różnorakie warsztaty i animacje, w tym m.in. warsztaty bębniarskie, malowanie na drewnie oraz sesje jogi. Oficjalna część rozpoczęła się o 17:30, kiedy to starosta słupski Paweł Lisowski otworzył obchody. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że w tak ważnym dla nas dniu jesteście Państwo z nami. Jubileusz 120-lecia budynku jest dla nas niezwykle ważnym świętem. Myślę, że ten budynek jest również wizytówką miasta Słupska, naszego całego powiatu, naszego całego regionu. Staramy się, jak możemy, dbać o ten budynek. W tej chwili też mogą Państwo widzieć, że są też rusztowania, więc remonty trwają na bieżąco. Chcemy pokłonić się naszym przyjaciołom ze starostwa. Ratusz jest o 2 lata starszym bratem, bo ratusz to jednak męska rzecz. I dlatego kłaniamy się temu pięknemu budynkowi, tak naprawdę ludziom, którzy tę historię tworzyli w tym budynku, bo to zawsze było starostwo ziemi słupskiej. Pomyśleliśmy o tym, co chcielibyśmy wam dać, poza oczywiście sympatią i przyjaźnią i współpracą. To jest wyjątkowej, wielkiej sławy grafika słupskiego Wojtka Stefańca, wizja starostwa już po remoncie, panie starosto. 100 lat, niech żyją, żyją nam, jeszcze raz, żyją nam, niech żyją nam. A kto oczywiście mieszkańcy i niech ten budynek stoi jak najdłużej, 120 lat pięknej historii. Przekazujemy medal. Ten medal jest oczywiście medalem na okoliczność naszych urodzin, ale z pewnością spotkamy się jeszcze, kiedy będzie świętować tak właśnie. Po ceremonii wszyscy uczestnicy mogli razem skosztować jubileuszowego tortu. Wieczór umiliły koncerty. O 18:00 zespół Lord The Sound of Queen zagrał utwory zespołu Queen, a o 20:00 wystąpiła Patrycja Markowska. Teraz wy.
Thank you.